Sobota Najświętszej Marii Panny, królowej Polski. Pierwsze czytanie z księgi Apokalipsy przedstawia nam obraz niewiasty obleczonej w słońce, która jest w ciąży. Ma porodzić syna, dziecko. Obraz ten zazwyczaj interpretowany jest na dwóch poziomach. To znaczy, że, że ta niewiasta, że ta kobieta to jest Kościół, i dziecko, które ma urodzić, to są, to są dzieci chrześcijanie którzy są narażeni na, na ataki złego. Na drugim poziomie, czy drugi sposób interpretacji, to jest mówienie o tej niewieście jako Maryi i dziecko, które ma urodzić, to jest Jezus. Ale zwróćmy uwagę na jedną, inną sprawę, że ta kobieta, chociaż jest blisko Pana Boga, chociaż zostanie ocalona przez Pana Boga, nie jest ocalona przed trudnościami. Nie jest ocalona przed trudnościami. Otóż musi zmierzyć się ze smokiem ognistym, otóż ten smok chce jej dziecko, otóż musi uciekać na pustynię, musi zmierzyć się z pewnymi trudnościami. To jest szalenie ważne w życiu, bo, bo my nieraz chcielibyśmy takiego życia, żeby nie było smoków, żeby nie było szatana, żeby nie było niebezpieczeństwa, żeby było łatwo. Bóle są, czy to w Kościele, czy to w Maryi, czy to w każdym z nas, bóle są, cierpienia są i niebezpieczeństwa są. Problemem świata nie jest to, w jaki sposób usunąć krzyż, tylko w jaki sposób wziąć krzyż na ramiona, żeby ten krzyż mógł nas zaprowadzić do zmartwychwstania. Nie eliminując bóle, nie usuwając cierpienia, nie walcząc ze wszystkimi przeciwnościami, ale szukając bliskości Pana Boga, szukając drogi do Pana Boga, możemy przejść wszystko zwycięsko, nawet jeżeli to będzie bardzo trudne. Psalm w wersecie w refrenie powtarzanym tyś wielką chlubą naszego narodu przypomina nam w to święto jak bardzo ważną osobą, postacią dla naszej ojczyzny jest Matka Boża. I naprawdę to jest świetna okazja, żeby sobie przypomnieć, gdzie Matka Boża jest wspomniana w poezji, gdzie Matka Boża ma jakieś super świątynie, kościół, gdzie Matka Boża znana jest w jakiejś pieśni, gdzie Matka Boża jest wspomniana właśnie przez kogo, w jaki sposób, bo ta Maria jest obecna, no nie chcę powiedzieć wszędzie, ale jest wszędzie. Rzeczywiście jest wszędzie. Jak pisze Konopnicka: Nigdym ja ciebie ludu nie rzuciła, Nigdym ci mego nie odjęła lica. Jam podawnemu moc twoja i siła Boga Rodzica. Spróbujmy przynajmniej w ten dzień zadać sobie pytanie, na ile Maria jest obecna w moim domu, w moim życiu, w mojej kulturze, w mojej ojczyźnie, spisać sobie nawet te wszystkie elementy, pieśni, obrazów wszystkie elementy, które mówią o tym, że, że Maria jest obecna i jest chlubą naszego narodu. Jeśli chodzi o drugie czytanie, w liście do Kolesan święty Paweł używa takiego pięknego sformułowania że Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego. Jeśli Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, to znaczy wszystko, czego chcemy dowiedzieć się o Panu Bogu, dowiemy się od Jezusa. Najprostszym pytaniem, najprostszą odpowiedzią na pytanie, jaki jest Bóg, jest odpowiedź: popatrz na Jezusa Chrystusa. Bóg jest niewidzialny, my go nigdy nie zobaczymy, ale ten, który jest widzialny, to jest Jezus Chrystus. Popatrz na Jezusa, zobacz na niego, a dowiesz się, jaki jest prawdziwy Pan Bóg. Dowiesz się, jaki jest prawdziwy Pan Bóg. Czytamy Stary Testament, on jest ważny. Czytamy opinie różnych mistyków, one są ważne. Zsięgamy nieraz może po jakieś objawienia prywatne, one czasami są ważne, ale naprawdę nie ma nic ważniejszego niż to, co Ewangelia mówi o Jezusie. Jeśli chcemy poznać Boga, Szukajmy Jezusa. Jeśli chcemy poznać, jaki jest Bóg, czytajmy w Ewangelii, jaki jest Jezus Chrystus. I ten Bóg, Jezus Chrystus, w Ewangelii, która jest przeznaczona na, na tę uroczystość, jest tym, który został ukrzyżowany. Ale obok Krzyża Jezusowego stały i dowiadujemy się matka, siostra matki jego, Maria żona Kleofasa i Maria Magdalena, jeszcze umiłowany uczeń. Cztery osoby stoją przy krzyżu Jezusa. Nawet gdyby tu z punktu widzenia biblijnego rozpatrywać, czy ta e, m, m, żona Kleofasa to jest ta sama, co siostra e, ma, Marii, matki jego, to co są cztery czy pięć osób, to już jest akurat mały szczegół. Ale proszę popatrzeć. Osoba, która jest absolutnie najważniejsza na świecie. Jezus, który uzdrawiał, Jezus, który ściągał tłumy, Jezus, który ludziom tyle pomógł, on na swoim pogrzebie czy przed swoją śmiercią ma tylko pięć osób. To jest bardzo mocne też z punktu widzenia takiej pokory, ale z punktu widzenia takiej, takiej brutalności, może życia. Jeżeli jest sukces, jeżeli jesteś kimś, jeżeli dajesz pieniądze, jeżeli dajesz uśmiech, jeżeli dajesz przyjaźń, to, to masz koło siebie dziesiątki, setki, może nawet więcej osób. Ale jeżeli umierasz na swoim krzyżu, jeżeli jest ci ciężko, to czasem ciężko znaleźć nawet pięć osób, które będą przy Tobie. W momentach krzyży, w momentach cierpienia, w momentach potrzeb, człowiek widzi, na kogo go stać, na, na jakich przyjaciół może liczyć. To są takie momenty, kiedy człowiek może naprawdę cierpieć nie z powodu bólu krzyżowego, nie z powodu gwości, ale najbardziej może cierpieć z powodu tego, dlaczego ludzie, którzy byli ze mną przez lata, dlaczego ludzie, którzy byli ze mną przez miesiące, dlaczego ludzie, którzy rozmawiali tyle godzin ze mną, w momencie, kiedy potrzebuje ich bliskości, potrzebuje ich wsparcia, ich nie ma. Nie ma. Bo ludzie bardzo często nie chcą mówić o krzyżu. Nie chcą myśleć o cierpieniu, chcą nas tylko dlatego, że jesteśmy im wygodni. Prośmy Pana Jezusa, żebyśmy w tym opuszczeniu nie stracili wiary, żebyśmy we własnym krzyżu nie stracili wiary i żebyśmy, patrząc na Jezusa, uczyli się, w jaki sposób nie tylko umierać krzyż, ale również w jaki sposób zmartwychwstawać. Pana z Wami. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.